godziny 7 dyżurny puckiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące zgonu mężczyzny. Do zdarzenia miało dojść w jednej z miejscowości gminy Puck. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że ciało mężczyzny zostało odnalezione przed bramą zakładu pracy, gdzie pracował. Mundurowi ustalili personalia mężczyzny, to 67-letni mieszkaniec Redy. Na miejscu pracował technik, pod nadzorem kuratora wykonano oględziny ciała, zdjęcia fotograficzne, zbierano ślady. Decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do prosektorium. Wykluczono udział osób trzecich w tym zdarzeniu.